Witajcie w kolejnym odcinku Space Engineer z astronautą Karim Mirim i tak będzie mniej więcej chyba wyglądał ten cały mój dok. Tak. Trochę musiałem chwilę poświęcić nad tą konstrukcją, bo nigdy nie budowałem kosmicznego doku, czyli miejsca, gdzie się robi statki. Tak. Na szerokość, bo właściwie to był dla mnie jedyny wyznacznik, wyszło, że i będę w stanie zbudować w tym doku spawacza i dużego kredzika, bo wirtual i tak będzie trzeba spawać osobno, bo one się nie łapią w gridzie i tak dalej, i tak dalej. No i tak do końca tak. Więc zasadniczo myślę, że tutaj to bardziej będziemy budowali małe statki niż duże, cholera wie, ale powiem wam, że to jeszcze nie jest koniec. Tu nas czeka jeszcze bardzo dużo pracy, ponieważ między innymi musimy ten cały zestaw wyposażyć w reaktor, pistony, w spawarki, w grindera to nie będę instalował, w spawarki, w ładownię, w cały system konwejerów, w sterówkę, w ogóle co tu się będzie działo, to pojęcie ludzkie przechodzi. No i strasznie żałuję, że nie mamy skośnych konwejerów, bo by się tutaj bardzo przydały w tym projekcie. Ale przejdźmy do rzeczy. No jako, że to jest nasz główny taki jakby design tego, będziemy się tego trzymać. Zacząłbym właśnie od spawarki, bo to mi będzie najłatwiej zrobić tak naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dużych statków, aż tak dużych statków, nie przewiduję, że będę tutaj potrzebował tworzyć. Więc myślę, trochę przesadziłem z tą wielkością. Zejdźmy troszkę niżej. 5. Tak. Jeden piston. Dobra, drugi piston. To będzie obsługiwało nasze zestawy spawające. Tak, na długość ciężko powiedzieć, może byśmy faktycznie jeszcze to rozsunęli, ewentualnie ciężko wyczuć na obecną chwilę, zostawmy to póki co tak jak jest, później spawasz pójdzie i tak. Więc następne, co będę się spodziewał, żeby znajdowało się w tym miejscu, no to wiadomo, weldery. I tutaj tych welderów kombinuję, żeby było kilka, ale widzę, że mogą być pewne problemy z nimi związane. Mianowicie one będą wystawały stąd za bardzo, ale dobra, to jest tak, mamy weldera jednego, dodatkowo w tym całym zamieszaniu będziemy potrzebowali konwejerów, konwejer 7, interior plate'ów. Musiałem się chyba pozbyć jakichś gratów, bo miałem interior plate'y w swoim EQ i construction components, więc tak, to musiało się jakoś w międzyczasie tak wydarzyć. Dobra, mamy tak, mamy konwejera, mamy drugiego konwejera. Dlaczego tak dziwnie? Bo jak wiemy, te weldery nie posiadają, jak widać, slotów połączeniowych we wszystkich miejscach i teraz strasznie kombinuję. Dajcie mi to przemyśleć. Teraz to nabiera trochę kształtu, przynajmniej głowica wydaje się być opanowana. To będą dwa takie zestawy duże, przekładaniec pistonowo, konwejerowo, jak to się nazywa, welderowy, prawda? No i to będzie opuszczane i będzie spawało od samego dołu. Pytanie, czy to będzie wystarczająco nisko opuszczone. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak daleko. Piston się wysuwa na 10 metrów. Teoretycznie tu jest
Tu się będzie mieścił statek na 8 bloków. Kurczę, mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Najwyżej trzeba będzie dorzucić drugi piston gdzieś dalej. Ewentualnie tą głowicę podnieść albo przenieść. Ale jedyne miejsce na platformę, które się wydaje w miarę ogarnięte i sensowne, no to jest niestety tutaj. Nie mogę umieścić specjalnie niczego w tej okolicy, bo będzie to przeszkadzało statkom. Ewentualnie mogę rozważyć umieszczenie takich rzeczy jak na przykład reaktor tam na dachu, również ładownie, ale to będzie się wiązało z pewnymi dziwnymi rzeczami, ponieważ muszę również gdzieś umieścić, no właśnie, reaktor ładownia. No najchętniej bym użył large, duże silniki, duże żyroskopy, jeden mały reaktor, jeden duży reaktor. No właśnie, to będzie dużo zajmowało miejsca. I sami zobaczcie, jedna ładownia jest aż taka. Więc sami rozumiecie, no jakbyśmy ją tutaj umieścili, ten statek strasznie zrobi wielki, wysoki i tak dalej. No nie jestem przekonany co do słuszności tego rozwiązania. Stąd mój pomysł, żeby się jednak umieścić gdzieś tutaj. Mimo wszystko. Co by z tym zrobić w takim razie? No to dobra, to może jednak umieścimy to wszystko gdzieś tu na górze. Powiedzmy, że ładownię umieścimy tu. Reaktor duży, bo też możemy umieścić gdzieś w okolicach ładowni. To w związku z koniecznością jego napełniania. Teraz tak sobie myślę, damy radę to jakoś ugrodzić. Damy, nie będzie większych problemów, żebyśmy to musieli odseparować od reszty. Tak, to jest reaktor, to jest ładownia, to coś jest nie tak, to musimy go obrócić w takim razie. 8, tak, bo on się tutaj nie będzie komunikował, czyli o, w ten sposób, do ładowni bardziej. Okej, to nam załatwia ładownię. Na razie jeszcze takich rzeczy jak konwejery nie będę tutaj umieszczał, bo one będą przeszkadzały w spawaniu. Natomiast jednak, mimo wszystko, taki drobny szczegół, który się nazywa właśnie kokpit, ewentualnie sterówka, to już nie mamy za bardzo wyboru. Musimy go umieścić gdzieś w okolicach tutaj na środku. A to bardziej dlatego, że po prostu będzie lepiej widać. I tylko zróbmy taki motyw, że stop. Jakbyśmy opuścili tą platformę, co by na to? Opuśćmy tą platformę odrobinę. Że mimo wszystko ona nie będzie w tym miejscu, chociaż to... Przede ściana musi wypadać tak, jak jest ten słup. Więc tutaj chyba jednak tego nam się nie uda przeskoczyć. Prędzej uda nam się zrobić taki wariant. To może to skasujmy, bo to nam trochę zaburza w takim układzie to, co chcemy zrobić. Tu będzie okno. Dobra, ich stracę. Nie stracę, tutaj będzie okno, ale zrobimy je inaczej. Użyjemy tych klocków. Raz, dwa, trzy. Ciach, ciach. I tu będą okna. Tu będą okna, będzie jedno okno, będzie drugie okno. To nie będzie duże. To nie będzie duże, podejrzewam, bo jeszcze musimy gdzieś przecież umieścić szczegóły związane właśnie z silnikami, czyli silniki do przodu, do tyłu, na boki i tak dalej. Tutaj myślę akurat to nam się uda jakoś rozwiązać.
miarę sensownie. Też za wszelką cenę chciałbym sprawić, no co prawda ten dok to tak... Właśnie. Zaraz będzie masakrycznie asymetryczny. A gdyby mi się udało sprawić, że będzie latał jako tako. To by było super. Obawiam się, że mogę mieć z tym problemy. I teraz... Najpierw chciałem, żeby ten dok to właściwie nie był latający. On nie musi być latający. My go tylko potrzebujemy, żeby stał w miejscu. To wtedy na przykład moglibyśmy użyć małych silników, ale skoro i tak rzuciliśmy na niego duży reaktor, no to może nie jest to takie akurat bardzo, bardzo newralgiczne. Jakby to umieścić w ten sposób. Tu. Raz. Dwa. To załatwi bardzo, bardzo duży ciąg do przodu i do tyłu. Ile to wystaje? To są trzy kratki. Więc wysuńmy się jeszcze trochę z tej strony. Raz, dwa, trzy. Ale będzie spawania. Ciekawe, czy mi wystarczy komponentów. Do przodu, do tyłu. Na boki. Tego musimy zutylizować silnika. Ona tutaj przeszkadza, ponieważ potrzebujemy. Właściwie ten silnik też to troszkę przeszkadza, więc go umieścimy w pionie. Umieścimy go w pionie, a to dlatego, że potrzebujemy silników jeszcze dodatkowo w górę i w dół. Co ja zrobiłem? 5. Przesuńmy się tak. Jest jeden silnik. Oho! No, ale bym się złapał. Załóżmy, że poprzestaniemy na dużych silnikach. Żeby przez chwilę. Wtedy potrzebujemy tak. Jednego do przodu, jednego do tyłu. Gdziekolwiek byłby tył. Tak. Wróćmy go w tą stronę. Udało mi się załapać. Tak, jesteśmy trzy. Potrzebujemy jednego w bok. W jedną stronę. Tak. Drugiego potrzebujemy w drugą stronę. I tu właśnie wchodzi nam ta dziwna asymetryczność tego rozwiązania. Bo potrzebujemy umieścić silnik z dyszą nie dalej niż w tą stronę. I on nie może wystawać, no, czyli będzie znajdował się tu i tu będziemy mieli nasz silnik, tę bańkę. O, tak? Jak to wygląda? No, nie najgorzej, a tu wygląda tragicznie. Dobrze, to cofnijmy, a nie możemy go za bardzo cofnąć. Czyli... Tak, nie możemy go za bardzo cofnąć. Będzie zaraz problem. Będziemy musieli to delikatnie przerobić. Myślę tutaj o tym pylonie na samym środku. Ponieważ on w tej chwili nam wypada tak bezczelnie w miejscu, gdzie fajnie by było mieć sterówkę. Czyli będziemy musieli go rozbić na boki. Żeby punkt podparcia był oparty o właśnie na przykład tutaj na silnikach. No niestety tutaj nam właśnie wchodzi ta asymetryczność, z którą sobie po prostu musimy poradzić tak czy inaczej. Dobra, na razie to tak zostanie. I tutaj by był ten. By się kończyła wtedy sterówka, czyli ten fragment możemy wyciąć tak naprawdę. Ciekawe, czy nam to wszystko, mam nadzieję, że nam to nie odleci. Teraz jest trochę lepiej. No, straciliśmy tą taką fajną wklęsłość. Niestety, ale to będziemy musieli po prostu skorygować sobie tymi blokami. I trudno. Nie można mieć wszystkiego.
Mam najbardziej mnie interesuje, żeby to wbrew pozorom działało. Energy lawsuit. Trudno. To jakoś pospawajmy, żeby się ode mnie rozleciało w transporcie i powiedzmy, że w tej chwili ten taki wstępny etap mamy niby zakończony. Przydałoby się jeszcze więcej silników, prawda? Do góry i do dołu. No tutaj podejrzewam, że akurat większych problemów nie będzie. Będziemy mieli jeden silnik w dół, jeden będziemy mieli w górę. I tu akurat jest to banalnie do zrobienia. Z tym tylko, że wsadzimy silnik tu w podłogę. O, to jest bardzo dobre miejsce. Od razu próbujmy jakoś optymalizować tą całą przestrzeń, którą tutaj mamy. No, teraz mamy jeden silnik i drugi silnik w sposób podobny umieścimy tutaj na górze. No to jedyne teraz silniki, które nam zostały, to jest jeden w lewo, drugi w prawo. Ale to obawiam się, że będziemy musieli jakoś inaczej wykombinować. Obawiam się, powolutku dobiega końca. Teraz jak już by się w końcu udało silniki rozmieścić tak, jak bym tego chciał. Właściwie teraz tylko pozostaje mi spróbować zespawać wnętrze. Ciekawe, czy mi się uda. Czy dosięgnę? Ojej, prawie mi się udało. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Tak, udało. Zespawałem kokpit. No, oczywiście dalej nic nie działa, bo nie mamy prądu. Więc właściwie chyba tylko wezmę ze sobą trochę steel plate'ów. Od nowa. To nie ten. Daj, rozwaliłem sobie konektor znowu. Damit. Takie rzeczy się zdarzają bardzo często. Raz, dwa, trzy. Steel plate. Co ja tam będę potrzebował? Jeszcze okna mam do zespawania, tak? Bulletproof glass. Myślę, że tyle wystarczy. W międzyczasie okazało się. Glidera potrzebuję. Glidera jeszcze. No niestety, tutaj jakieś takie wykończeniowe jeszcze ozdoby. Jeśli chodzi o całą resztę, to tutaj doszedłem do wniosku, że tak jak widzicie, w tej chwili mam taki układ tych silników. Dwa do przodu, dwa do tyłu i zasadniczo stwierdziłem, że będziemy latali w tamtym kierunku. O, tam jeszcze zapomniałem, widzę, czegoś zespawać. No kurczę, tu jeszcze same niedoróbki zostały. Steel plate się pokończyły. Również słuchajcie, wyszły mi reaktor komponenty. Wszystkie właściwie, więc też jestem troszkę zawiedziony, bo będę musiał tutaj, w momencie kiedy one się wyprodukują, już trochę ich powinienem mieć, ale mimo wszystko, i widzę, że będę miał okna do przerobienia. Tak, właściwie wszystkie na inverted. Cholera. Pewnie nie uda mi się tego ładnie pokroić, żeby nie było. Dałem radę. Z oknami zawsze są jakieś problemy. 6 w plat. Do góry, do pionu. No, chodź tu. O, tak. Teraz będzie lepiej. Tak, teraz jest trochę lepiej. Zdecydowanie. Przynajmniej teraz widać wszystko, co jest na zewnątrz. Flat inverted. Podobnie jeszcze ustawić trzeba to okno tutaj, żeby jako tak to wyglądało. Raz, dwa. To jest głównie zabieg taki tylko czysto dla bezpieczeństwa, żeby przypadkiem nie wlazł tam podpracujące spawarki. Powiem wam, że widoczność, tak jak się tutaj stoi przy tym oknie, jest doskonała. Bardzo dobrze będzie widać postęp prac. Jeszcze nie wiem, jak to. Aha, się skończyły, dobra. Jeszcze nie wiem, jak to do końca wyjdzie. Spróbowalibyśmy od razu stworzyć jedną rzecz. Co wy na to? Tylko, bo tutaj jeszcze w tym układzie ja muszę polecieć na górę i dospawać troszkę
troszkę więcej rzeczy. Czytaj. Czytaj te tutaj konwejery. Konwejery, które to po prostu o nich zapomniałem, że one są po drugiej stronie. Strasznie wszystko wyszło na wierzchu, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać i nie będzie miało specjalnie wpływu. Mam nadzieję również, że nie skończy to w jakiejś ognistej kuli. Jest jedna rzecz, której tak nie do końca. Nie do końca przemyślałem, mianowicie w tym doku. Będę musiał również sprawić, że będzie wystarczająca ilość wszystkich komponentów, czyli strasznie dużo armor plate'ów. No, produkcja po prostu masowa będzie się musiała tutaj odbyć. No i to mnie trochę dołuje, bo to długo będzie trwało. To będzie akurat długo trwało i tutaj nie ma przeważ. Zobaczmy sobie te reaktor components. Co to są? Reaktor components. Dobra, tyle na pewno wystarczy. Może nawet stówę zabierzemy. Powiedzmy, że weźmiemy sobie z 200 uranu. 200 uranu, tylko po to, żeby uruchomić tą całą platformę i zobaczyć, jak jej idzie. W tej chwili ona jest całkiem ciężka, mi się wydaje. Będziemy musieli odczepić od niej holownik, żeby nie przeszkadzał. Co ja chciałem tutaj dostawać? O, tu mi zabrakło. Tu mi zabrakło oraz chodźmy na górę. Tu jest reaktor do dokończenia. I teraz tak. F. Stówę. Tak, tutaj do małego. I stuwa idzie do dużego. Duży. Coś się zbagowało. Próbujmy się dostać tędy. Large reaktor. Small reaktor. Welder. Konektor. Nie, to wyabsorter. Large reaktor. O. Dobra. I teraz będziemy mieli zasilanie na wszystkim. Weźmy tego naszego biednego holowniczka. Odczepmy, on już nie potrzebuje tutaj siedzieć. A ja tak, coś mi się widzi, że za chwilę będziemy i tak musieli wezwać go na ratunek, jak tutaj coś tam wybuchnie. Nie, dokończmy jeszcze środek. Pozostanie kwestia związana z konfiguracją tego ustrojstwa. No, wygląda śmiesznie. Oh, overload? Reaktor z 15 MW. Tak jakby ten duży się w ogóle nie włączył. Zobaczmy moment. Bo on jest niedokończony. Tak coś mi się wydawało właśnie, że on wygląda kurczę inaczej niż normalnie reaktory powinny wyglądać. On pewnie zabrakło mu reaktor komponentów. No cóż, tam chyba z 6000. 6000 reaktor komponentów będzie wytworzone. No niestety powiem wam, że tak jakoś. Jeśli chodzi o manewrowość, to lata całkiem sprawnie. Lata całkiem sprawnie. Co prawda. Co jest? Hello? What the fuck? Co, spaliliśmy całe paliwo? Nie wierzę. Inwentory. No. Co? Kurczę, co jest? Halo? Wiecie co? To są jakieś dziwne bugi. Serio. 95 metrów na sekundę. Dobra, powiedzmy, że się zapiszemy grę. I powiedziemy jeszcze raz, to powinno naprawić problem. Ale się przynajmniej kręci. Jest całkiem żwawe. Zasadniczo, jeśli jest coś, co mnie w tej grze wkurza niemiłosiernie, to bugi. Zalogowałem się i pum, i wyleciało w powietrze kawał platformy. I cholery, nie wiem o co, ale przynajmniej okno nam uratowało życie, przynajmniej mi.
Nie siadam teraz. Bo nie dostałem tą wielką bryłą metalu w łeb. No niestety strasznie, strasznie słabo, bo wyleciał w powietrze projektor. Ten mały, będę musiał, nie wiem, naprawić, zastąpić albo coś. No, czemu tak się stało? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, ale niestety też muszę odzyskać trochę, trochę tego żelastwa. No i naprawić to badziewie. I powiem wam, że to jest męczące. To jest męczące w momencie, kiedy takie rzeczy się dzieją z nie wiadomo jakich przyczyn. Ale z drugiej strony to nie jest wcale takie głupie, bo ja tą sytuację mogę wykorzystać na swoją korzyść. Mianowicie wzmocnimy dzięki temu pokład. Bo w tej chwili tutaj to wszystko jest zrobione z Light Armor bloków. I powiem wam, że to przez chwilę miało sens, w momencie kiedy to budowałem, ale jak sobie pomyślałem, że statki, które to będę budował, będą zaraz jeździły tutaj swoimi silnikami po tym i tak dalej, i tak dalej, i mogą wystąpić pewne problemy, no to stwierdziłem, że no, to może byśmy jednak zrobili Heavy Armor bloki, co sprawi, że konstrukcja zostanie wzmocniona i się nie będę musiał obawiać o to, że no, po prostu ją w jakiś sposób tutaj silniki naruszą. I właśnie teraz, skoro już wszystko wybuchło, to nie, motywacja to może złe słowo, ale mam pretekst, żeby właśnie to poprawić, żeby to było tam ten okoliczny pancerz jakoś to się będzie trzymać. No tutaj to dużo akurat nie zrobimy. No ale wróćmy do bazy i mam nadzieję, że uda nam się dolecieć i że nam się te silniki nie wyłączą. Proces skonfigurowania tego cuda też będzie ciekawym doświadczeniem. No przynajmniej mamy dobry widok. Dobry widok w przód. I przynajmniej nie wlecimy sobie w coś. Tak się zastanawiam, czy to tak trochę nie jest overkill. Dałem duży reaktor, żeby te wszystkie silniki działały, ale... Nie, dobra. To zróbmy tak, co to 2 km jesteśmy do bazy. I byśmy musieli gdzieś zadokować w pobliżu. Się naprawić. Same problemy. A to, że się te silniki wyłączyły, to już w ogóle po prostu porażka. Zaraz mam nadzieję tylko, że widzieliście ten taki mały przeskok, co tu przed chwilą było widać, że się te pistony poruszyły. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że za chwilę nam jeszcze gotowe pistony odpaść. Bo to już w ogóle będzie porażka po maksie. Spróbujmy obniżyć trochę lot. Inna sprawa, że w tej chwili te wszystkie duże silniki, które tutaj chodzą, one są tylko silnikami do podróży. W momencie, kiedy to będzie zadokowane, będzie sobie gdzieś będzie się udosić, będzie chodziło tylko i wyłącznie na małych silnikach, napędzanych przez mały reaktor. Bo do tego akurat myślę bez problemu wystarczy mocy. Tak? Okej. Okay. Przetegujmy się gdzieś bliżej. Dobra, kurczę. Odpalmy znowu coś małego. Musimy naprawić ten nasz projektor. Słuchajcie, coś chyba mi się dobrze wydawało na początku, zanim to zacząłem robić, że te pistony mogą nie sięgnąć. No i w sumie nie sięgają. A tu mam w międzyczasie coś się już zdążyło powyginać. Nie wiem po co, nie wiem czemu, ale nie powinno to mieć miejsca. Zaraz się okaże, że też muszę zastąpić to jakąś lepszą zbroją, bo głupio by było, jakby mi to nagle... bo to są... Tu metal gridów nie mam. Aha, czyli to tak naprawdę wisi tylko na teksturze ładnej. Okej. Okay. To mieliśmy szczęście, że nam ten cały zestaw nie utwórdał w kosmos po prostu. Wtedy byłby fail. Już taki totalny, no, ale wracając do tematu,
No to w związku z tym, że w tej chwili te pistony nie sięgają wystarczająco nisko, jedyne co jestem w stanie wykombinować, żeby zaczęły sięgać tam, gdzie mają, to jest dodanie dodatkowego pistonu. Ale niestety to się będzie wiązało prawdopodobnie z rozebraniem tego wszystkiego i ze spawaniem od nowa. Ponieważ niestety drugi piston dodać do tego zestawu to raczej będzie mało prawdopodobne i mało możliwe. Będę musiał odciąć ten cały tutaj blok. Ten cały blok i dopiero będę w stanie coś z drugim pistonem zadziałać. No i to jest takie sobie, jednak wam powiem, bo tak. Dobra, ale tego już nie będę robił dzisiaj, ja to sobie to zrobię poza kamerą. No i też naprodukujemy trochę podzespołów i postaramy się coś tutaj na tych pistonach zespawać. Będzie to taka nasza automatyczna platforma do strugania prawdziwych statków z prototypów. Również, wiecie, czego mi jest jeszcze? Sensor tu jest potrzebny. Taki, który będzie wyłączał weldery, jeśli wykryje gracza w pobliżu, bo nie daj Boże, ja tu zeskoczę albo coś, to mnie usmażą, a to nie będzie przyjemne, niestety. To w takim układzie wszystko na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineers, cześć!